Serdecznie witam Państwa na finale pierwszego ogólnopolskiego festiwalu wokalnego imienia Oli Obarskiej. Dzisiejszym wydarzeniem chcemy przypomnieć postać szczególną, bydgoszczankę, aktorkę i śpiewaczkę operetkową, a także autorkę tekstów wielu popularnych piosenek. Do dzisiejszego finału zakwalifikowały się cztery adeptki sztuki wokalnej, które zakwalifikowały się do finału na podstawie nadesłanych wcześniej zgłoszeń. Akompaniować im będzie Kacper Kasprzak. Natomiast dzisiejszych przesłuchań konkursowych będzie słuchać i będą je oceniać jury w składzie Judyta Wenda, absolwentka Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku, a także solistka Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej oraz profesor Wojciech Dyngosz, polski śpiewak operowy, a także wykładowca Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Patronami honorowymi dzisiejszego wydarzenia są prezydent miasta Bydgoszczy oraz Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Jako pierwsza wystąpi dzisiaj Adrianna Belzyt, która przyjechała do nas z niedalekiej Dąbrowy Chełmińskiej. Uczy się w 8. liceum ogólnokształcącym w Bydgoszczy w klasie o profilu wojskowym. Interesuje się muzyką, tańcem i sportem. Mimo że słodycze nie mają ze sportem za wiele wspólnego, Ada zaśpiewa nam piosenkę o ulubionym przysmaku wielu z nas. Wykona dla nas utwór Czekolada, niewątpliwie dobrze Państwu znany z wykonania Maryli Rodowicz. Oryginalnie wykonywany był przez amerykański duet The John Sisters. Autorem muzyki jest Vic Mizzi. Serdecznie zapraszam. Drodzy Państwo, a teraz piosenkę trochę o miłości, a trochę o nauce języków obcych zaśpiewa Marcelina Bociek. Marcelina jest śpiewającym logopedą, niebawem też filologiem języka polskiego. Laureatka mniejszych i większych festiwali muzycznych. Marcelina jest też pasjonatką podróży i natury, a każdą wolną chwilę spędza w górach lub nad mazurskimi jeziorami. Mr. Wonderful
W oryginale wykonywała amerykańska aktorka i wokalistka Olga James. Jako autorów muzyki w źródłach można znaleźć nazwiska trzech kompozytorów. Są to Jerry Bock, Lawrence Holfenser i George David Weiss. Na scenę zapraszamy Marcelinę Bociek. Angielskiego uczę się. I love you, co znaczy już wiem. Po angielsku śpiewam piosenki już. Mr. Wonderful, that's you. W twoich oczach, in your niebo jest, a niebo to sky. In your arms, to znaczy w ramionach twych. Mr. Wonderful, to ty. Wystarczy kilka zaledwie. Dreams. Warto znać, no bo dreams to są sny. Resztę serce już dośpiewa tak jak z nut. Mr. Wonderful, that's you. Wystarczy kilka zaledwie słów. Dreams to są sny. Resztę serce już dośpiewa tak jak z nut. Mr. Wonderful, Mr. Wonderful, Mr. Wonderful. Drodzy Państwo, a teraz płynnie przejdziemy do utworów, których kompozytorem jest Zbigniew Flachowicz, a który wykonywała wspaniała Irena Santor, która choć w Bydgoszczy się nie urodziła, kojarzona jest przez wielu właśnie z naszym pięknym miastem. Pierwszy utwór o Bydgoszczy, który dzisiaj usłyszymy, to Zielono jest w naszej Bydgoszczy w wykonaniu Magdaleny Małachowskiej, która przyjechała do nas z Poznania. Jest diagnostką w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jej pasją są książki, sport i oczywiście muzyka. Jako dziewczynka występowała w zespole Inowrocławskie Dzieci pod kierunkiem pana Romana Kozłowskiego. Poznań, jak mówi Magda, to piękne miasto tonące w parkach i skwerach. Pomimo tego Magda postanowiła nam dziś zaśpiewać piosenkę o zielonej Bydgoszczy. Serdecznie zapraszamy. Thank you.
naszej rozgłośni. Zbliżamy się do końca przesłuchań konkursowych. Jako ostatnia wystąpi Małgorzata Frej z utworem Bydgoszcz, jedyne miasto moje. Pani Małgorzata jest uczennicą klasy maturalnej w Liceum Ogólnokształcącym nr 13 w Krakowie. Uczęszcza również do profesjonalnej szkoły musicalowej House of Art w Krakowie. Śpiewa i tańczy od 12 lat. Jej pasją oprócz śpiewu jest również gra aktorska i balet. Największy jej sukces to Grand Prix na Festiwalu Piosenki Musicalowej i Filmowej w Rzeszowie. Zapraszamy. Thank you.
tylko tu wspomnień znajduje ślad. Bydgoszcz, najmilsze miasto w świecie, tu się nie wstydzę łez. Kochaj to miasto tak jak ja, bo warte tego jest. Tak wiele lat, wiosennych lat, przeżyłam tu, w tym mieście. Tu w starych drzewach wciąż echo śpiewa, czy mnie pozna jeszcze? Pamiętam dzień, gdy w mieście tym zbudziło się me serce i gdy do skrzynki wrzuciłam wtedy miłosny pierwszy list. W wąskich uliczkach tak jak dawniej kroki dzwonią, zegar odmierza czas tak samo, gwiazdy do wszystkich okien zaglądają. One wzruszenie moje pamiętają, one mnie znają. Witaj uczniczko, witnicę dotrzymałam. Wracam jak ptak do swego gniazda. Nigdzie piękniejszej wiosny nie widziałam niż tu nad naszą rzeką Brdą. Zapewniam cię, że w mieście twym to samo słońce świeci, a kochać można nie tylko swoje, lecz cudze dzieci też. Tu w Bydgoszczy ławkę w parku też odnajdziesz, słowik dla ciebie tu zaśpiewa. W lesie dokoła miasta szumią drzewa, a wiatr rozwiewa słowa te. Bydgoszcz, jedyne miasto moje, tutaj ujrzałam świat. Tutaj jedynie tylko tu wspomnień znajduję ślad. Bydgoszcz, najmilsze miasto w świecie, tu się nie wstydzę łez. Kochaj to miasto tak jak ja, bo warte tego jest. Drodzy Państwo, na tym zakończyliśmy etap przesłuchań konkursowych. Jury zaprosimy na obrady. Natomiast Państwa zaprosimy z kolei na prelekcję na temat życia i twórczości Oli Obarskiej. Drodzy Państwo, Ola Obarska, bydgoszczanka, była jedną z największych gwiazd operetki lat 30. XX wieku w Polsce, a po wojnie reżyserką teatralną i autorką wielu tekstów popularnych piosenek. W Bydgoszczy historia jej życia i twórczości pozostawała zawsze ważna, natomiast jej postać była przez pewien czas zapomniana. Pierwszą niepewną kwestią w życiorysie Oli Obarskiej, a właściwie Olimpii Izabeli Obarskiej, była data i miejsce jej urodzenia. Dotychczas najczęściej podawano, że przyszła ona na świat 1 czerwca 1910 roku w Bydgoszczy. W rzeczywistości jednak nie była rodowitą bydgoszczanką. Urodziła się 11 czerwca, ale 1909 roku w Wielkopolskiej Wrześni. Jej rodzicami byli Józef oraz Anna z domu Bloch. Choć Ola Obarska nie urodziła się w Bydgoszczy, to spędziła tu całe dzieciństwo, a także część wczesnej młodości. Jej rodzina była zamożna. Ojciec panny Obarskiej prowadził skład tytoniu i cygar. Wspólnie ze swoją małżonką posiadał 3 kamienice. Były to budynki przy ulicy Matejki 10 i 12 oraz Śniadeckich 49.
Rodzina przyszłej artystki mieszkała w ostatniej z wymienionych. O wczesnych latach Oli Obarskiej nie wiemy zbyt wiele. Przez dłuższy czas mieszkała w Paryżu, przebywała tam na pensji i tam też zdała maturę. Uczęszczała również do Miejskiego Konserwatorium Muzycznego w Bydgoszczy. W szkole tej jej nauczycielką była absolwentka konserwatorium w Petersburgu, Eugenia Targońska. Jeden z pierwszych odnotowanych występów Oli Obarskiej miał miejsce 9 czerwca 1928 roku w ramach publicznego popisu uczniów konserwatorium. Występ został odnotowany przez sprawozdawcę dziennika bydgoskiego. Pisał on, że dwie uczennice pani Targońskiej, Przybylska i Obarska Olimpia, zaśpiewały kilka pieśni włoskich i polskich. Głos u tych panienek nie jest jeszcze ustawiony. Mało śpiewały na maskę, czasami jednak miały momenty dobre. Potrzeba więc pilnej pracy, gdyż materiał głosowy jest bardzo odpowiedni zarówno u pani Przybylskiej, jak i u pani Obarskiej. Niedługo potem, w lutym 1929 roku, panna Ola Obarska zadebiutowała na deskach bydgoskiego teatru, występując w operetce Polska krew autorstwa Oskara Nedbala. Występ spotkał się z pozytywnymi recenzjami. W lokalnej prasie pisano m.in., że gdy zesumujemy ogólne wrażenie, debiut pani Obarskiej, dość będziemy musieli do wniosku, że debiut ten był wysoce udatny i świadczący o dużych możliwościach artystycznych adeptki. Pewnie, że wiele jeszcze ma przed sobą pracy i nad udoskonaleniem techniki śpiewaczej. A także odnosi jeszcze wiele skomplikowanych trudności techniki scenicznej, ale tkwi w niej niewątpliwy talent, który przy odpowiednim kierownictwie i przy szczerym zapale dla sztuki, jaki widzieliśmy w jej grze, może się rychło rozwinąć do rozmiarów zgoła nieprzeciętnych. Na początku swojej kariery artystycznej Ola Obarska wystąpiła ponadto w Baronie Cygańskim Johanna Strausa syna, Młodości w maju Leo Fala, Carewiczu i w Czepku urodzonym Franca Lechara. Wkrótce potem zagrała też rolę w sztuce Wiatr od pola Józefa Wiśniowskiego, Krakowiakach i Góralach Jana Stefaniego. W 1930 roku zagrała również w pierwszej produkcji filmowej. Znalazła się wówczas w obsadzie polsko-niemieckiej koprodukcji pod tytułem Przewodnik z Zakopanego. Niedługo potem wystąpiła też w krótkometrażowym filmie Jej tajemnica. I pewnym, drodzy Państwo, tutaj przełomem dla panny Obarskiej był koniec roku 1930. Ola Obarska wzięła wówczas udział w konkursie międzynarodowym, żeby zakwalifikować się do filmu Pieśń Narodów. Po zwycięstwie w etapie krajowym wyjechała do Nicei. W odbywającym się tam finale została wybrana jedną z pięciu laureatek. Jury konkursowe brało pod uwagę głos kandydatek, ich fotogeniczność oraz sposób interpretacji tekstu. Udział w konkursie sprawił, że panna Obarska stała się rozpoznawalna w całej Polsce. Znalazła się wówczas między innymi na okładce bardzo popularnego czasopisma Ilustracja Polska. Film Pieśń Narodów zrealizowano w ciągu kilku następnych miesięcy. Jego premiera w polskich kinach miała miejsce latem 1931 roku. Być może dzięki konkursowi w Nicei pod koniec 1930 roku Ola Obarska została zaangażowana do filmu Krwawy Wschód. Produkcja, którą reżyserował Jan Nowina-Przybylski, była opisywana jako pierwszy polski dźwiękowy film wojenny. Panna Obarska grała w niej główną rolę sanitariuszki Anny. Partnerowali jej Mieczysław Cybulski oraz Tadeusz Ordejg. Akcja filmu toczyła się podczas wojny polsko-bolszewickiej. Zdjęcia nagrywano na jednym z placów nieopodal Belwederu. Film doczekał się swojej premiery w październiku 1931 roku. Jednak pomimo rozmachu tej produkcji oraz szumnej reklamy oceniany był różnie, a przeważnie przeciętnie. Krótko przed premierą Ola Obarska przebywała wraz ze swoją siostrą na południu Francji, gdzie uczestniczyły w groźnie wyglądającym wypadku drogowym. Ich samochód przy wykonywaniu gwałtownego skrętu wpadł do przydrożnego rowu.
Jak donosiła ówczesna prasa, siostry cudem ocalały, nie odnosząc poważniejszych obrażeń. Po powrocie do Polski pod koniec 1931 roku Ola Obarska zaczęła występować w Teatrze Rewiowym Morskie Oko w Warszawie. Pracowała tam między innymi ze słynną aktorką Lodą Halamą oraz tenorem Stanisławem Gruszczyńskim. Niedługo potem Ola Obarska pierwszy raz wystąpiła również w Polskim Radiu. Od lipca 1932 roku odnajdujemy młodą artystkę w warszawskim Teatrze Polskim. Gra tam drugoplanową rolę w angielskiej komedii muzycznej Jim i Jill. Gwiazdą tego przedstawienia jest wówczas Eugeniusz Bodo. Od nowego roku Ola Obarska współtworzy zespół teatru operetkowego 8.30, działającego przy ulicy Mokotowskiej 73. Grała tam m.in. z Heleną Makowską, Marianem Wawrzkiewiczem oraz Julianem Krzywińskim. W skład zespołu teatralnego wchodziła również kompozytorka Fanny Gordon, autorka słynnego przedwojennego szlagiera Bal na Gnojnej. Jednym z najpopularniejszych przedstawień wystawianych przez teatr była operetka Oskara Straussa Kobieta, która wie, czego chce. Inscenizacja ta była wystawiana w Warszawie ponad 100 razy. Sukces przedstawienia zachęcił twórców do odbycia ogólnopolskiego tournée. Teatr wystawił operetkę zarówno w mniejszych miastach, takich jak Wejherów, Sosnowiec czy też Włocławek, jak i w dużych ośrodkach, wśród których możemy wymienić Łódź, Kraków i Lwów. Od końca 1934 roku, po rozpadzie grupy, Ola Obarska przez krótki czas występowała w teatrze Stara Banda. Następnie często można było ją usłyszeć na falach Polskiego Radia. Od wiosny 1935 roku została zaangażowana w warszawskim Teatrze Letnim. Za muzyczną oprawę przedstawień odpowiedzialny był tam Marian Hemar. Z kolei w obsadzie aktorskiej znajdowali się m.in. Adolf Dymsza oraz Józef Orwit. W październiku 1935 roku Ola Obarska wraz z Wojciechem Ruszkowskim dostali angaż do wiedeńskiego Stadttheater, gdzie grali po niemiecku w operetce Paula Abrahama Bal w Savoyu. Od wiosny 1936 roku artystka przez pewien czas współpracowała z wileńskim teatrem muzycznym Lutnia. W międzyczasie miała również wyjechać do Berlina, aby śpiewać tam w teatrach Scala i Metropol w operetce Bal der Nationen. Jesienią Ola Obarska powróciła na pewien czas do Warszawy, gdzie współtworzyła teatr 8.15 mieszczący się przy ulicy Śniadeckich. Krótko potem, od stycznia 1937 roku, ponownie występowała w berlińskim Teatrze Scala. Tworzyła tam duet ze swoim kolegą z Polskiego Radia, pianistą z Wilna, Jerzym Lawiną. Po dwóch miesiącach występów przed berlińską widownią przez kilka tygodni grali w Magdeburgu. Następnie oboje powrócili do Polski. Przez kolejne dwa lata Ola Obarska występowała na kilku warszawskich scenach. Można było ją zobaczyć w Wielkiej Rewii, Teatrze 8.15, Teatrze Kameralnym, Cyruliku Warszawskim, Operze Warszawskiej oraz Teatrze Wielkim. Jednocześnie w 1938 roku odbyła kolejne tournée po Polsce. Wybuch II wojny światowej zastał Olę Obarską w stolicy. Wiemy, że podczas okupacji niemieckiej występowała w przedstawieniach operetkowych wystawianych w różnych warszawskich kawiarniach. Pierwszym takim lokalem była gospoda Włóczęgów. Występowała tam z orkiestrą Smugi i Roszkowskiego, a później Jana Jurka. A następnie występowała również w Kafe pod Lipą. Ponownie współpracowała tam również z Jerzym Lawiną. Oprócz tego występowała w Kafe Forkasiewicz, Watrze, Kolumbinie, Morskim Oku oraz Masce. Tutaj na slajdzie mamy jeszcze ostatnią operetkę, w której Ola Obarska występowała tuż przed II wojną światową.
Natomiast tutaj mamy afisz z czasów II wojny światowej i zdjęcie z jednej z tych warszawskich kawiarni. Latem 1944 roku Ola Obarska grała na warszawskiej Pradze w Teatrze Miraż. Tam zastał ją też wybuch Powstania Warszawskiego. We wrześniu tego roku artystka wstąpiła ochotniczo do pierwszej armii Wojska Polskiego. Grała i reżyserowała wówczas w przyfrontowym teatrze. W styczniu 1945 roku dotarła wraz z wojskiem do Bydgoszczy. Obserwowała tu pożar teatru, w którym debiutowała 16 lat wcześniej. Swój szlak bojowy zakończyła w Berlinie. Jeszcze w tym samym roku Ola Obarska powróciła do rodzinnej Bydgoszczy, gdzie przez jeden sezon występowała w miejscowym teatrze. Następnie ponownie przeniosła się do Warszawy. Grała tu na różnych scenach. W tym czasie wyszła również za mąż za Zdzisława Forkasiewicza. W drugiej połowie lat 40. Ola Obarska uczestniczyła w przedstawieniach Teatru Miejskiego w Lublinie oraz wydarzeniach okolicznościowych, takich jak Wielka Rewia Mody w Bydgoszczy w 1947 roku. Na tej ostatniej była konferansjerką wspólnie z Jeremim Przyborą. W 1950 roku artystka związała się z Ludowym Teatrem Muzycznym w Warszawie. Grała tu m.in. w operetce Aleksandra Fredro Ożenić się nie mogę. W latach 50. występowała również w Teatrze Polskiego Radia oraz zaczęła pisać teksty do piosenek polskich i zagranicznych. Wiele z nich zyskało wkrótce dużą popularność, szczególnie w latach 60. Do jej najsłynniejszych tekstów z tego okresu należą Batumi, Malagenia, Havana Gilla czy też Zielono jest w naszej Bydgoszczy. Jej utwory śpiewali popularni artyści, wśród których wymienić można m.in. Ali Babki, Sławę Przybylską, Irenę Santor, Violettę Villas, Renę Rolską, Mieczysława Foga i Tadeusza Woźniakowskiego. Ola Obarska pracowała również nad swoimi wspomnieniami z czasów II wojny światowej. Początkowo były one emitowane w polskim radiu, gdzie uzupełniano je wojennymi piosenkami. Fragmenty tych wspomnień można również znaleźć w kalendarzu bydgoskim. Jako całość zostały wydane w 1976 roku w książce Rozdawałam zwycięzcom kwiaty. Ola Obarska zmarła w 1994 roku w Warszawie. Została pochowana na cmentarzu Powązkowskim. Warto wspomnieć, że rodzice Oli Obarskiej zmarli w Bydgoszczy, a ich grób znajduje się na tutejszym cmentarzu Nowofarnym. Ola Obarska była niewątpliwie jedną z największych osobowości scenicznych związanych z Bydgoszczą. Miasto to, choć w nim się urodziła, zawsze było obecne w jej życiu oraz tekstach jej piosenek. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, a teraz kolejny element naszego programu. Za chwilę nastąpi recital jurorki pani Judyty Wendy. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Mamy się już tutaj werdyktować, tak? Drodzy Państwo, przechodzimy do tej części trudnej i niemiłej zawsze troszeczkę, chociaż no dla niektórych miła jest to część, dla niektórych może mniej. Ale generalnie chciałabym pogratulować oczywiście wszystkim tej odwagi, bo to się zawsze uczestnictwo w konkursie łączy z odwagą, z chęcią bycia na scenie. Ja będę się jeszcze w trakcie takiego mini koncertu dzieliła może swoimi ogólnymi takimi przemyśleniami, ale taka moja główna myśl zawsze jest taka, że jakby najważniejsze to jest w tym wszystkim kochać w tym zawodzie, w tym co się robi, znaczy zawodzie, w ogóle w artystycznych wszystkich przedsięwzięciach, kochać to wszystko w sobie, a nie siebie w muzyce, a nie w tym, co wykonujemy. Nie wiem, czy jest to dla Państwa jasne, o czym mówię? Rozumiecie Państwo, co mam na myśli? Ja zawsze, na każdym etapie swojej edukacji, kiedy czułam się skrzywdzona jakimś werdyktem, albo myślałam sobie, a ten świat jest niesprawiedliwy, chciałam dostać te role i w ogóle, to potem nagle odkrywałam, chyba to jest ten moment, kiedy kochałam właśnie siebie w tym wszystkim dużo bardziej niż to, co sama wykonuję. Bo największą nagrodą jest to, że dzisiaj można było tutaj przyjść i wykonać przed publicznością te utwory, spotkać się z nimi, spróbować zinterpretować te utwory. Za to Wam bardzo dziękuję i wielkie brawa dla Was. Znoszę mikrofonu, ale po prostu, ponieważ mikrofony robią mi zazwyczaj bardzo brzydkie dowcipy i to nie jest żart, bardzo często się włączają, bardzo często gdzieś siadają. Kiedyś pamiętam taką sytuację, kiedy na jednym z koncertów pana Pustyn wyszedł na chwilę, przyszedł, zaczęliśmy śpiewać, przyszedł, nie było co zbierać, było po mikrofonach, więc jak mogę, to nie używam. Natomiast o czym jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, jak ocenialiśmy, co ocenialiśmy, tak jak tutaj powiedziała moja przedmówczyni, zwracaliśmy uwagę przede wszystkim na to, czy jesteście Państwo, czy przez Was przechodzi muzyka, bo nie jest trudnością zaśpiewać dobrze piosenkę, zaśpiewać ją bardzo dobrze, ale trudnością jest wejść, proszę Państwa, w ten utwór, który się wykonuje. Trzeba zawsze wejść w muzykę. Muzyka powinna przez Państwa przepływać, być w Was. Kiedy muzyka jest w Was, kiedy utwór, który śpiewacie, kiedy jesteście jak gdyby częścią tego utworu, wtedy to jest prawdziwe, wtedy to jest niezmanierowane, wtedy to jest takie, jakie być powinno. Na co zwracaliśmy uwagę? Na intonację oczywiście, jak zawsze, na dykcję, na artykulację, na takie techniczne rzeczy, ale przede wszystkim zwracaliśmy uwagę na muzykalność i właśnie tak jak wspomniałem przed chwilą, na to, żebyście Państwo byli cali tym utworem, który śpiewacie. To jest bardzo ważne. Uwierzcie mi, jest wielu doskonałych śpiewaków, jest wielu doskonałych piosenkarzy, jest wielu doskonałych muzyków, ale zwróćcie uwagę, jak mało wśród nich jest tak naprawdę artystów. To jest ta drobna różnica między tym, że ktoś doskonale śpiewa, doskonale gra, a tym, że ktoś jest częścią tego utworu, częścią muzyki, częścią... To jest ta drobna różnica. I tego szukaliśmy dzisiaj na dzisiejszym konkursie. Dziękuję bardzo. I chcielibyśmy zacząć od dyplomów za uczestnictwo, tak? Dla wszystkich dzisiaj. Także zapraszamy Małgorzatę Frej do nas tutaj. Wielkie brawa. Drodzy Państwo, jesteśmy w małym gronie. Serdecznie gratulujemy.
dyplom za udział również dla Marceliny Bociek. Zapraszamy. Wielkie brawa dla Marceliny. I zapraszamy Adriannę Belzyt do nas tutaj na scenę. Wielkie brawa dla Adrianny. I zapraszamy Magdalenę Małachowską. Wielkie brawa dla Magdaleny. Drodzy Państwo, w związku z tym, że no mieliśmy tutaj dzisiaj dość kameralne zestawienie uczestników, podział nagród jest inny niż taki klasyczny, tak? Nie mamy pierwszej, drugiej, trzeciej nagrody. Mamy dzisiaj wyróżnienie i pierwszą nagrodę. Tak to wygląda. Także chcielibyśmy wyróżnić i zaprosić tutaj do nas na scenę Małgorzatę Frej. Bardzo wielkie brawa dla Małgorzaty. Gratuluję bardzo serdecznie. Nawet z czekiem takim od razu tutaj. Dziękuję. Tak, tak. Natomiast pierwszą główną nagrodę chcielibyśmy wręczyć Marcelinie Bociek. Wielkie brawa dla Marceliny. Wielkie brawa jeszcze raz tutaj dla naszych nagrodzonych, ale tak jak powiedziałam wcześniej, myślę, że tutaj pan również się ze mną zgodzi, cały ten zawód i w ogóle cała droga do tego zawodu jest zawsze opatrzona i momentami, kiedy odnosimy sukces i kiedy jest porażka i z tego trzeba wynosić się dla siebie jakąś naukę, iść dalej do przodu i przede wszystkim cieszyć się z możliwości występu przed publicznością. To jest największa nagroda. Bo zazwyczaj jest, proszę Państwa, tak, że oczywiście więcej jest tych porażek, drobnych niepowodzeń niż tych wielkich sukcesów, a forma wokalna, w ogóle głos jest najpiękniejszym, ale też najtrudniejszym instrumentem. Forma wokalna, proszę Państwa, jest wtedy, kiedy śpiewak czy piosenkarz ma zawsze wolne. A wtedy, kiedy ma wyjść na scenę, to zawsze coś przeszkadza, prawda? Coś jest nie tak, coś mnie drapie, coś tutaj, coś. To tak zazwyczaj jest. Także jeszcze dodatkowy stres związany z wyjściem na estradę. Tu jest kameralnie, ale wcale nie jest to powiedziane, że jak jest kameralne, to jest łatwiej. Uwierzcie mi Państwo, czasami jest trudniej. Także jeszcze raz gratulacje dla wszystkich Państwa, którzy odważyli się przyjść tutaj do nas, zaśpiewać. Co w takim razie? Bardzo proszę, zostawiam Państwa z moją koleżanką. Bardzo proszę. Tak, bardzo, bardzo dziękuję i zmieniam mikrofon w takim razie. Zapraszam Kacpra, który tutaj jest. Wielkie brawo dla Kacpra, który dzisiaj towarzyszy wszystkim w tych zmaganiach. Drodzy Państwo, ja tutaj otrzymałam tę informację od organizatorów o tym, że jest taka potrzeba, żeby tutaj również zaprezentować te piękne piosenki pani Aleksandry Obarskiej. Myślę, że też troszeczkę dlatego, że tych uczestników tutaj do nas dużo nie dojechało i zostało jeszcze troszeczkę tych pięknych kompozycji do zaprezentowania. Natomiast, co ciekawe, sprzedam taki smaczek, taką ciekawostkę. Otrzymałam informację, że mogę zaśpiewać tylko te piosenki, które nie zostały wybrane przez resztę uczestników. Także biorąc pod uwagę, że lista generalnie nie była bardzo obszerna, jak sami pewnie wiecie, no to tam gdzieś dosłownie takie pojedyncze rzeczy, do których nie chcę powiedzieć, że byłam zmuszona, bo to brzydkie słowo, ale jakby dostałam takie zadanie, tak, to te piosenki, trzeba je wykonać. Tak to wygląda. Kacper już zaczął grać, a ja chciałam właśnie powiedzieć, że mamy przed sobą troszeczkę czasu do spędzenia razem i ja bardzo chciałabym go wykorzystać, być może się odważycie na to, żeby troszeczkę też może razem porozmawiać na temat w ogóle muzyki, na temat tego zawodu w trakcie tego koncertu. Być może nam się to uda, być może ośmielę tutaj Państwa do tego. A zaczniemy od takiej piosenki
znanej, to jest tłumaczenie Aleksandry Obarskiej do utworu Oczarowanie. Ta interpretacja, to tłumaczenie, którym ja się posłużę, jest przede wszystkim wykonywane, było przede wszystkim wykonywane przez Sławę Przybylską. No a dzisiaj Kacper pięknie zagra nam ten utwór, a ja postaram się go jakoś zaśpiewać dla Państwa. Piosenką starą jak świat rozbrzmiewają fale eteru od lat. Darling, I love you, WZ mon amour. Słowa stare, kocham cię, są zawsze młode, bo piosenka stara jak świat budzi w sercach czułe wspomnienia od lat. Powracają dawne młodzieńcze wzruszenia, wokół znowu wiosna trwa. Piosenki starej jak świat, nawet dziadzio księżyc uśmiecha się rad, gdy na strunach tęczy melodia zadźwięczy, serce sercu szepnie. Oczarowany walc to był dla Państwa na sam początek. Ja chciałabym w takim razie zapytać się, w ogóle tutaj mamy cztery uczestniczki, czy każda z Was myśli o tym, żeby zajmować się tym zawodowo? Jak zadam pytanie otwarte, to nie otrzymam odpowiedzi, więc może tak. Czy chcecie zajmować się zawodowo śpiewaniem, muzyką? Proszę, powiedzcie, tak czy nie? Tak, trzy razy chyba przynajmniej usłyszałam. Tak, Magdaleno, tak czy nie? A, rozumiem, w ten sposób. Może tak przy okazji tego spotkania powiem, że to jest absolutnie piękny zawód. Ja faktycznie mam już troszeczkę, powiedzmy, tych swoich lat i na tej scenie jestem od jakiegoś czasu.
I jak skoro nie znacie mnie z pierwszych stron gazet, ani z telewizji, ani w ogóle z jakichś takich sytuacji, no to nie zrobiłam nie wiadomo jakiej kariery i być może prawie na pewno nie zrobię jej. Nie mam takiego nastawienia, że tego potrzebuję. Mówię o tym dlatego, że dobrze jest mieć świadomość tego, że na rynku takim scenicznym, koncertowym jest bardzo wiele miejsca dla tych, którzy chcą robić to, co jest im po drodze, to, z czym czują się dobrze, to, co odpowiada melodii ich serca, jakkolwiek to zaraz górnolotnie może zabrzmi. I to jest jednocześnie nieustanna walka. Z jednej strony z jakimś wspaniale, jeżeli jesteśmy właśnie pogodzeni gdzieś tam ze swoim, że te cele może nie są wyznaczone przez nas w taki sposób, że jeżeli ich nie osiągamy gdzieś tam po drodze, to się załamujemy. To jest bardzo trudne, ale to jest możliwe, bo ja staram się być wdzięczna za wszystkie najmniejsze rzeczy. Jestem bardzo wdzięczna chociażby za to, że dzisiaj tutaj jestem i że w ogóle mogłam się jakoś przyczynić do tego, że ktoś dzisiaj otrzymał nagrodę. Nie jestem szczęśliwa, że się przyczyniłam do tego, że ktoś nie otrzymał, ale też mam nadzieję, że nie macie tego takiego smutku, bo ja cały czas mówię, odnoszę sukcesy, ale dużo więcej jest tych porażek. Tak to funkcjonuje i tak to działa. Oczywiście są osoby, które w 2% tak naprawdę gdzieś w swoim życiu odniosły, musiały się zmierzyć z porażkami. Było dużo więcej sukcesów. Ja do takich osób wcale nie należę, bo jakby dużo było różnych takich historii w moim życiu, które sprawiły, że czasem może też ten moment wyjścia na scenę, kiedy chcemy pokazać, tak, właśnie tu jestem najlepsza i tak dalej, to mi się wcale nie zawsze udawało, bo ja nie zawsze w to wierzyłam. Myślę, że dorosłam do już w tym momencie do czerpania przede wszystkim przyjemności z tego zawodu, ale do tego się właśnie dorasta i człowiek dopiero w pewnym momencie zaczyna się czuć swobodnie z tym, że nie musi być zawsze najlepszy, nie musi być zawsze wśród nagrodzonych, wyróżnionych, nie musi zawsze dostać pracy, o którą walczy, bo jeżeli nie teraz, to być może później, po prostu, tak? Więc życzę wam, żebyście też nie zabijali się o jakieś takie cele, które czasem nie są do osiągnięcia. To jest ważne, żeby być ambitnym, żeby mieć marzenia, to jest bardzo ważne, ale żeby pamiętać, że to nie jest wszystko za wszelką cenę, tak? I żeby nie zatracić w tym swojej miłości do tego zawodu, do wykonywania utworów i cieszenia się tym przede wszystkim, a nie po to, żeby coś osiągać, tak? Bo to jest jakieś, tak mi się wydaje, można się łatwo zgubić w tym wszystkim. Ojej, to tak właśnie sobie powiedziałam. A może macie jakieś pytania już teraz? Chciałabym, może nam się uda podyskutować na jakikolwiek temat, bo jesteśmy w tak kameralnym gronie, że ja w ogóle nie czuję atmosfery jakiejś koncertowej, tylko mam dużo większą ochotę stworzyć tutaj coś bardziej takiego intymnego i może udałoby nam się jakoś podyskutować na jakiś temat. Nie wszystko. Ja mam pytanie, czy też takim śpiewem improwizowanym się pani zajmuje? Ja skończyłam... Przepraszam. Nie, bo ja z kolei mnie jest bliski teatr. Ale też, bo muzyka improwizowana, rozumiem, że też osiąga jakiś, jest dosyć, robi się popularna, ale nie wiem, jak to w śpiewie wygląda. Tak, to znaczy... Po prostu chciałam... Oczywiście. Ja ukończyłam Akademię Muzyczną w Gdańsku na specjalności musicalowej i tutaj również jazz na Akademii w Bydgoszczy. No jazz w jakimś stopniu oczywiście opiera się na improwizacji, przy czym mi było bardzo trudno przeskoczyć z... Uczyłam się tej elastyczności i cały czas się jej uczę. To jest w ogóle też fantastyczne, żeby próbować bardzo wielu dróg, bo człowiek wtedy może się dowiedzieć, to może nie jest koniecznie dla mnie, to jest bardzo dla mnie. I jazz oczywiście, tak jak powiedziałam, w dużej mierze opiera się też na improwizacji. A że ja byłam po bardzo wielu latach kształcenia musicalowego, które nie opiera się na improwizacji kompletnie. To jest tak naprawdę sztuka grania partii, która jeśli chodzi o materiał muzyczny musi się zgadzać absolutnie, jeśli chodzi o frazę, o nuty i tak dalej. Tam trzeba to realizować. W jazzie niekoniecznie. To już dobrze jest właśnie dać coś od siebie, tak? I improwizacja też na skacie i tak dalej. Dla mnie to było bardzo trudne i do dzisiaj nie mogę absolutnie powiedzieć, że jestem specjalistką w improwizacji. Natomiast na pewno te studia
Bardzo dużo dają mi w repertuarze, który czasem wykonuję takim troszeczkę rozrywkowym, tak, gdzie trzeba w pewnym momencie może niekoniecznie zaskatować, ale zaśpiewać jakąś wokalizę, tak, wybrać jakieś dźwięki tu i teraz, a nie ją mieć ułożoną wcześniej, więc jakby zajmuję się w tym bardzo małym stopniu. Na pewno nie porównuję się do właśnie wokalistów, którzy gdzieś zajmują się tą improwizacją, jest to ich konik, tak? Ale tak jak mówię, no bardzo proponuję wszystkim, tak jak jesteśmy tutaj dzisiaj, spotykamy się przy okazji repertuaru Aleksandry Obarskiej, ale świetnie jest spróbować absolutnie bardzo wielu rzeczy, musicalu, klasyki, jazzu, popu też jak najbardziej, piosenki aktorskiej, piosenki poetyckiej. Mamy tak szeroki wachlarz, że może się nagle okazać, że ojej, w ogóle nie wiedziałam, że świetnie śpiewam, nie wiem, repertuar Ewy Demarczyk, tak? Albo wcześniej śpiewałam Justina Biebera. Rozumiecie, o co chodzi, że jakby naprawdę można skręcać dowolnie i to jest fantastyczne, że mamy tak szerokie możliwości. Więc do tego was zachęcam. Ktoś jeszcze? Coś przyszło do głowy? Komuś? Nie, Boże, jak cicho. Hala. Ja tworzyłam tutaj też w Bydgoszczy projekt Nowa Scena w Bydgoszczy, który opierał się na improwizacjach, takich interpretacjach, nie improwizacjach, na interpretacjach musicalowych również. Zapraszałam swoich znajomych z roku, bo mam to szczęście. Tak jak powiedziałam o sukcesach, ja nie osiągnęłam bardzo wiele, jeśli chodzi o rynek musicalowy, bo też miałam akurat taką troszeczkę życiowe podejście do pewnych kwestii w pewnym etapie, że nie wyprowadzałam się przez długi czas z Bydgoszczy i nadal się z niej, jak widać, nie wyprowadziłam, jestem tutaj, mieszkam. I z powodów prywatnych zawsze miałam takie, przyjdzie ten moment. Kiedy sobie tak mówiłam cały czas, przyjdzie ten moment na castingi, na pracę w teatrze i tak dalej, to moi znajomi z roku już byli po 3 produkcjach przynajmniej, tak? Bo wtedy podejmowali decyzję o tym, żeby jakby być w tym zawodzie, już dawno CV było wypełnione, moje niekoniecznie. I to trochę pokutuje, to znaczy pewne wybory, trzeba też mieć świadomość tego, że pewne wybory potem rzutują na całe nasze życie. I grałam w teatrze, w Koszalinie jest taki teatr działający tam i tam wykonywałam rolę w takim musicalu Showleska. Bardzo dużo robiłam takich produkcji, śpiewałam z orkiestrami, z wokalistami, na zasadzie Edyta Krzemień, czyli jakieś takie legendarne nazwiska tutaj musicalowe. Natomiast gdybym miała powiedzieć jakąś moją największą rolę świata, którą wykonałam, to nadal zdecydowanie na nią czekam. Ja nie jestem po takim tytule, który by coś bardzo wiele komuś mówił. Współpracowałam z wieloma teatrami w Polsce, mniejszego kalibru, tak? Nie byłam zatrudniona przez teatr muzyczny jakby konkretny przy jakiejś konkretnej produkcji, ale też bardzo doceniam wszystkie produkcje, w których brałam udział koncertowo, dużo więcej, tak jak mówię, w moim życiu się gdzieś tam działo. Natomiast osoby ode mnie z roku aktualnie wypełniają praktycznie całą obsadę Romy i tam z powodzeniem aktualnie w musicalu Waitress, w Aidzie i tak dalej. Bardzo im kibicuję i wiem, jak to się odbywa też kosztem życia prywatnego. Trzeba też mieć tego świadomość, tak? Że pewne wybory właśnie, no to jest po prostu koniec czasem możliwości gdzieś rozwijania swojego życia prywatnego. Różne wybory, ale być może za ileś lat będę mogła powiedzieć, że ta rola jest dla mnie najważniejsza. W tym momencie, tak jak mówię, inne gdzieś tam rzeczy w moim życiu się działy. W takim razie, skoro odpowiedziałam, że nie było największej roli świata w moim życiu, to czas na utwór Nic a Nic Aleksandry Obarskiej. Taki troszeczkę żartobliwy utwór, żartobliwy tekst o tym, jak to przechadzająca się przez park kobieta widzi różne rzeczy, ocenia je, ale tak naprawdę cały czas mówi, że absolutnie niczego nie dostrzega, nikomu nie będzie opowiadać o tym, co dostrzegło, a co się potem stało z tą samą panią, no to usłyszycie państwo za chwileczkę.
lubię sama iść przez park, gdy w alejkach płyną rzeki złotych gwiazd. Nie lękajcie się mych trosk, zakochani, niech mnie płoszy was mój krok, bo ja nic nie widzę ani nic nie słyszę, zatem nic nie powiem, nikt ode mnie nie dowie się nic. Krążą słowa pośród drzew, czy mnie kochasz albo nie, zanudzaj mnie. Na twych rzęsach rosa lśni, to nieprawda, to po prostu płyną łzy, a ja nic nie widzę, a ja nic nie słyszę, zatem nic nie powiem, nikt ode mnie nie dowie się nic. Bo mnie nie obchodzi nikt, wszyscy diabła warci, każdy chłopiec zły. Śmieszne te dziewczęta są, które wierzą chłopcom w księżycową noc, a ja nic nie widzę, a ja nic nie słyszę, zatem nic nie powiem, nikt ode mnie nie dowie się nic. Nagle mi zabrakło tchu, bo mnie nic poń jakiś mocno objął w pół. Pocałował raz i dwa i dokoła zawirował cały świat. I już nic nie widzę, i już nic nie słyszę, zatem nic nie powiem, nikt ode mnie nie dowie się nic. Bo ja nic nie widzę, ani nic nie słyszę, zatem nic nie powiem, nikt ode mnie nie dowie się nic. Nic a nic, nic a nic, nic a nic, nikt ode mnie nie dowie się nic. To był właśnie utwór Nic a nic. Cały czas liczę na to, że możemy jeszcze jakąś dyskusję dalszą podjąć, więc jakby ktoś miał jakąś odwagę, tutaj coś przyszło do głowy, to proszę od razu mówić. W każdym razie teraz czas na utwór Wierzysz, nie wierzysz. Się snu. Po chwili rozwiał go wiatr, iskry lecące do chmur gasły jak uśmiech twych warg. Kwiat akacjowy jak śnieg pod latarniami się kładł. Zostałam sama jak cień, wokół pociemniał mój świat. Wierzysz, nie wierzysz, wokół pociemniał mój świat. Wierzysz, nie wierzysz, wokół pociemniał mój świat. Półtora roku czy rok w tym samym miejscu co dnia byłeś bliziutko o krok. Na wszystko mieliśmy czas. Nasza znajomość i żart. Lecz gdy pociągu brzmiał gwizd, odczułam ileś był wart. Wierzysz, nie wierzysz, odczułam ileś był wart. Wierzysz, nie wierzysz, thank you.
pociągiem się snu. Po chwili rozwiał go wiatr, iskry lecące do chmur gasły jak uśmiech twych warg. Ciemno za oknem twym już, daleko nieznany los, lecz wietrze w domku wśród wzgórz. Za tobą tęskni tu ktoś. Wierzysz, nie wierzysz? Za tobą tęskni tu ktoś. Wierzysz, nie wierzysz? Za tobą tęskni tu ktoś. Oczywiście, bardzo się cieszę i bardzo pani dziękuję. Też bez mikrofonu. Ale mogę bez. Nie, ale ja uważam, że mnie bardzo dobrze słychać. Chodzi mi o kwestię taką prostą, bo ja jestem odbiorcą muzyki, nie śpiewam, kompletnie jestem z tych, którzy nie zdają, nie potrafią. Ale jak wygląda sprawa właśnie śpiew, akompaniament? No bo jeśli ktoś ma jakiś tam słabiutki, to kto do kogo się jak gdyby dostosowuje? Taka, no takie proste pytanie. Tak, tak. Piękne jest to, kiedy w ogóle nie trzeba o tym myśleć i to się zdarza. To znaczy jest, to się zdarza, że po prostu jeżeli ma się zaufanie do siebie wzajemnie, to ja po prostu w ogóle o tym nie myślę. Jest to jakieś takie płynne, tak jak mniej więcej gdybyśmy mieli się skupiać na tym, żeby oddychać, to by był koszmar, tak? Że o, dobra, teraz powietrze, wdycham, wydycham. To troszeczkę tak wygląda, jeżeli współpracuje się z kimś, kto po prostu dobrze akompaniuje. Wtedy zajmuje się wyłącznie swoją broszką, mnie kompletnie nie obchodzi i mam zawsze nadzieję, że w takim razie akompaniator, w tym momencie Kacper, podąży za tym, co ja zrobię, tak? Tak, słucham. Ja... Przepraszam. Działanie. Akompaniator a solista to jest specyficzna więź, specyficzny, brzydkiego słowa użyję, układ między tą dwójką zawsze na scenie, na estradzie, ponieważ tak naprawdę pianista nie jest pianistą. Pianista jest partnerem zawsze i bardzo denerwuje mnie czasami coś takiego, jeżeli ktoś wyraża się w ten sposób, że przyfort albo akompaniował. Nie, on był partnerem na scenie. On był partnerem na estradzie. Bardzo ważne jest to, żeby być z tym partnerem na estradzie po prostu jednym ciałem prawie jak w małżeństwie. Nie zawsze się tak udaje, bo czasami, wiecie państwo, są takie sytuacje, kiedy przyjeżdża pianista 3 minuty przed koncertem. I rzuca się wtedy hasło, spotkamy się na Fermacie. Albo i się nie spotkamy, różne są sytuacje, ale to jest, proszę państwa, bardzo, bardzo ważne, żeby właśnie, żebyście państwo jak gdyby nigdy nie traktowali, że śpiewa solista z akompaniamentem. Muzykę wykonują dla państwa śpiewają i grają. Dzisiaj pani Judyta i pan Kacper. Absolutnie. To jest zawsze takie, to jest zawsze partnerstwo. I musi być absolutne, proszę państwa, absolutne zaufanie. Różne są tego czasami skutki, ale o tym nie będziemy. Czy czuje się pani usatysfakcjonowana odpowiedzią? Tak, ale ja jeszcze mam takie proste pytanie. Tak. Chodzi o to, bo nieraz wydaje mi się, że na przykład muzyka jest głośniejsza niż śpiew. Aha, tak. Tak? Czy to jest dobrze? Czy... To znaczy, bo teraz pytanie, czy mówimy jakby technicznie, że tak się dzieje, jeśli chodzi o nagłośnienie, czy faktycznie, że na przykład no jest pianista... To kwestia nagłośnienia, ja nie wiem, ja tylko jako odbiorca tak mówię. Znaczy,
bardzo jest wiele zawsze możliwości w takiej sytuacji, tak? Bo z jednej strony możemy na przykład stwierdzić, pianista z wokalistą miał wcześniej ustalone, że na przykład elementem interpretacji jest to, że wokal jest troszeczkę schowany, bo wynika to z jakiejś emocji, która akurat w tym danym momencie jest, a on leci dalej po prostu pełną dynamiką, tak, i bardzo głębokim brzmieniem. Może być taka sytuacja. Może być sytuacja taka, że pianista na przykład nie odczytuje emocji, tak, bo to też czasem mamy rozdźwięk. To jest znowu, jeżeli tego dialogu nie ma pomiędzy wykonawcami, to może być taki czasem moment, w którym właśnie tu udaje się dużo, a w tym momencie wokalista akurat jest w sytuacji zupełnego ściszenia i wycofania, tak? To może nie być do końca dobre, ale to bardzo wiele zależy od ustaleń, od tego, w jaki sposób gdzieś siebie czują ci wykonawcy, tak? Nie wiem, ja dzisiaj wspaniale czuję Kacpra, mam nadzieję, że on też całkiem. Także podjęliśmy dzisiaj te rękawice, wykonujemy dzisiaj utwory właśnie niewybrane przez uczestników. Ja przyznam się szczerze, że nie wykonywałam nigdy wcześniej tych utworów i one też nie były mi do końca znane. Znaczy Oczarowanie, no to jest to dosyć taki znany utwór, bo też zagraniczny, Fascination, tak, gdzieś tam generalnie z zagranicznych też wykonań. Ale resztę tych utworów nie do wszystkich gdzieś tam wcześniej miałam dostęp, nie wszystkie słyszałam, chociaż troszeczkę tych utworów i kompozycji już znam. I bardzo się cieszę z tej możliwości poznania tych utworów i mam nadzieję, że wykonawcy, wykonawczynie dzisiaj również cieszyły się z tego. Powiem też jedną rzecz, taką myśl. Byłam bardzo zafascynowana tym, że dzisiaj w trakcie przesłuchań to jest bardzo trudne zadanie. Usłyszałam utwory o Bydgoszczy osób, które nie są z Bydgoszczy, bo docelowo w ogóle, to powiem wam od siebie, ja po prostu unikam, bardzo się staram nie śpiewać utworów, które nie jestem się w stanie zaangażować. Ja nie mówię, że to było jakkolwiek dzisiaj rzutowało na ocenę, bo absolutnie nie. Ale jest to dla mnie bardzo trudne, jeżeli śpiewam o czymś, co mnie nie niesie po prostu. Jak w ogóle nie rozumiem, dlaczego miałabym śpiewać o, nie wiem, no, liściu z drzewa akacjowego, gdyby to tylko o to chodziło, tak? Jak mogę się wczuć w to, że ten liść? Rozumiecie, co mam na myśli, tak? Więc tak samo było to dla mnie dosyć fascynujące, bo wiem, że to był element, tak? Takiego tutaj, żeby się przyjechać, trzeba było wybrać jeden utwór o Bydgoszczy i jeden o innej tematyce. A potem był wybierany ten docelowo, który lepiej jakby wyszedł, tak? Czy coś takiego. Bo to wy dokonywaliście decyzji, które dzisiaj... Nie, aha, rozumiem. No bo to jest też bardzo trudne i tutaj też szapobarzy, że osoby, które nie znają jakby Bydgoszczy, no dostały takie zadanie, bo jest to trudne, tak? Ja myślę, że trudno się z tym utożsamić zwyczajnie. Jeśli mogę jeszcze dwa słówka, przepraszam, że tak wchodzę nie, słowa. Nie, bardzo dobrze. Chciałem jeszcze tylko odpowiedzieć pani trochę na to pytanie. Proszę Państwa, trochę inne czasy, kiedyś nie było sprzętu nagłośniającego, nie było instrumentów elektronicznych i tak dalej. Starzy muzycy z La Scali mówili tak, siedzący w kanale orkiestrowym, że jeśli nie słyszymy tego, co jest u góry na scenie, to znaczy, że gramy za głośno. W dzisiejszych czasach rzadko kiedy stosuje się tą zasadę, no bo dzisiaj są właśnie wzmacniacze, są inne możliwości akustyczne, ale uwierzcie mi Państwo, że to jest jak gdyby znak czasu. To jest to, co mamy dzisiaj i warto też korzystać z tego, bo są takie możliwości. Natomiast kiedyś wyglądało to troszeczkę inaczej. Nie było tego sprzętu. Były specjalnie budowane teatry operowe. Specjalnie była czasami prymitywnymi metodami mierzona akustyka. Dlaczego Wagner brzmi tylko dobrze w Bayreuth i w Bayreuth nie zagłusza się śpiewaków muzyką Wagnera, ponieważ tam jest specjalnie zbudowany kanał, jest specjalny teatr. Wagner wymyślił sobie ten teatr, zbudował według własnego projektu i dlatego Wagnera tak naprawdę chyba powinno się wykonywać jednak w Bayreuth. Zresztą za to, że nie jest wykonywany w Bayreuth, ci, którzy odważyli się po raz pierwszy wykonywać niektóre dzieła Wagnera, ponieśli straszliwą karę, do końca życia byli przez rodzinę, przez spadkobierców Wagnera byli odsuwani
od właściwie pracy w teatrach, mieli zakaz występów i tak dalej, i tak dalej, ale to już jest zupełnie inna historia, na zupełnie inne spotkanie. To w takim razie czas na utwór. Nie wiem, czy któraś tutaj z młodych pań miała okazję być, spotykać się z intelektualistą, bo to jest utwór o tym, jak no po prostu dziewczyna ma dosyć tego, że jest zawsze na drugim miejscu, bo jej facet po prostu wszystko, nic go nie interesuje, tylko i wyłącznie książki, intelektualista. No i o tym to właśnie jest, jak to po prostu żadnego czasu wolnego nie można było spędzić na wspólnych randkach, tylko on cały czas z nosem w książce. A gdybyś ty, mój miły, mądry był. Gdybyś ty, mój miły, mądry był, niestety pomyliłam się. Co z tego, że masz przed nazwiskiem drr, gdy nie potrafisz kochać mnie? A gdybyś ty, mój miły, mądry był, nie czytałbyś bez przerwy ksiąg. Po co się żenił ze mną? Po to, by brać książki wciąż do rąk. Jestem zazdrosna o Brezę i Parandowskiego, to fakt. Kazimierz Brandys i Degat mi ciebie skradł, to fakt, to fakt. Przy śniadaniu cię przysłania Degat tytuł pożegnania, obiad jemy z putramentem, rzeczywistość rozstaje. A gdy czytasz Minkiewicza, to ja bzika mam, do herbaty dwa sandwicze, kształt miłości z Broszkiewiczem. A kolację jemy z Mrożkiem, policjanci rady boskie, prawda? Jeszcze są owoce, jabłka, śliwki itd. To już resort Grodzickiego, to się wie. Paryskie ABC, do poduszki bierzesz Brezę, urząd, spiżowa brama. Wszystko czytasz, drogi mężu, już od rana. A gdybyś ty, mój miły, mądry był, zdradził ze mną książki dwie. Dziś w nocy mi się pewien romans śnił, że ty kochałeś mnie. Powiedz, czy słyszysz mnie? Ach, szkoda gadać, zaczytał się na śmierć. Tragiczna historia, to naprawdę. Drodzy Państwo, i zbliżamy się już do końca, bo to miała być taka miniatura koncertowa, tak jak mówiłam sama, byłam zaskoczona tym tematem, ale no, cieszę się, że mogłam się tutaj z Wami spotkać również muzycznie. Mam nadzieję, że sam festiwal się rozrośnie, że w przyszłym roku będzie po prostu więcej uczestników i te utwory będą po prostu pozajmowane od A do Z pani Aleksandry Obarskiej. No po prostu to jest ważne, żeby jak najwięcej osób mogło je interpretować i spotykać się z tymi pięknymi dziełami. Także w ogóle na sam koniec został nam taki utwór Piwniczka. Czy słuchałyście może tego utworu też w trakcie wybierania repertuaru? No on jest taki dosyć... Dobrze nim zakończyć koncert, dlatego że jest taki o radości życia, o tym, że można napić się wina. I ja z tym tematem zostawiam Państwa, bo nie wiem, jakie są plany na dzisiejszy wieczór Państwa. Także tym będzie mi bardzo miło tutaj Państwa pożegnać. Utwór Piwniczka. Do piwniczki drogę znam, w której nam podadzą wina dzban. Stary dzban. Siądziesz tuż, tuż obok mnie, usta nam przybliży płomień świec. Płomień świec. Wino budzi miłość, to się wie. Zacznie bić, przytulisz może mnie. Hej! Gdy wypijesz aż do dna, wino zaróżowi twoją twarz.
serce głośniej zacznie bić, przytulisz wreszcie mnie. Jak to dobrze, że twój chłód w winie się rozpływa, chłopcze mój, chłopcze mój. Hej! La 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 la. Do zobaczenia gdzieś kiedyś znowu. Zapraszam do Bydgoszczy wszystkich przyjezdnych i bardzo dziękuję również za zaproszenie na dzisiejszy wieczór. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu Dyrekcji Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy chciałbym serdecznie podziękować zarówno wszystkim wykonawcom, jak i widzom tutaj na miejscu oraz przed komputerami za udział w naszym festiwalu i zapraszamy Państwa ponownie na festiwal za 2 lata. Dziękuję bardzo.